już jest projekt także chętnych do stworzenia niezwykle potrzebnego dla mieszkańców Bytomia miejsca nie brakuje, bo jednak hospicjum dla ponad 20 dorosłych i kilkanaściorga dzieci mogło powstać. Potrzebne są pieniądze, olbrzymie pieniądze. Dlatego twórcy Śląskiego Centrum Hospicyjnego imienia Świętego Ojca Pio postanowili założyć w internecie zbiórkę. Wiedzą, że 24 miliony to ogromna kwota, ale wiedzą też, że ludzi dobrej woli nie brakuje. Magda Sincewicz. Nowoczesne hospicjum, w którym fachową pomoc otrzymają nieuleczalnie chorzy pacjenci i ich rodziny, ma powstać na działce o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, leżącej przy ulicy Leśnictwo w Miechowicach. Budynek będzie zawierał 12 sal dla dzieci i 22 dla dorosłych. W naszej aglomeracji śląskiej 4,5 miliona ludzi bodajże, w tej chwili zakontraktowanych jest 220 bodajże miejsc, więc no potrzeby są bardzo, bardzo, bardzo duże. Sama budowa jest podzielona na kilka etapów. Po to jest ta zbiórka, że tam będziemy też informować naszych darczyńców, co się tak naprawdę dzieje. Chcemy, żeby wszyscy się mogli włączyć w to dzieło, bo to jest dzieło dla nas wszystkich. Człowiek, jego życie jest ważne do końca. Po to jest właśnie hospicjum, żeby tą opiekę, tą godność zachować do końca naszego życia tak naprawdę. Oprócz pomieszczeń dla chorych w budynku znajdą się także gabinety lekarskie, pokoje pielęgniarek, sale rehabilitacyjne, przestrzeń konferencyjna oraz biura administracji. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę. Wystarczy wziąć udział w zbiórce, wybrać odpowiednią kwotę i przekazać darowiznę.